Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sorry za stukanie. Nasi idiotyczni, nienormalni sąsiedzi, jak zwykle o tej porze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Na odbiorze Radek, witaj, siemanko. Nie wiem, to jest całkiem widzę. Coś czuję, że chyba pojemnościówkę odpalę, trochę nagram i zgłoszę to w pewne miejsce. Trzeba zrobić z tym porządek, bo to nie jest normalne. No, jak tam dzionek minął, opowiadajcie, co dobrego, co nowego. Siema, Żadek, siema. Jeszcze chwilę. No i słusznie, i tego się trzymajmy. No, gdybyśmy grali na pojemnościowym mikrofonie, tak jak było na początku, no to na pewno byś słyszał. Zdecydowanie. Byś słyszał pierdy z sąsiedniego pokoju. No. A są takowe? No są. Co ty gadasz? Zaraz polecą browarki na rozgrzanie. Nam się pogoda trochę zdupiła. Pochłodniało, zaczęło padać. Więc piweczko w sam raz. Nie, ale mam wrażenie, że coś was nie bardzo ten tytuł u nas wziął, ten Reda. Fakt, my się tam jeszcze mechaniki uczymy i tak dalej, a mało was chodzi na Reda. Nie wiem, czy chcecie, czy nie chcecie, bo jak nie chcecie, to odpuścimy sobie Reda. Dajcie znaka. Ogólnie. Chociaż gra jest bardzo fajna i... Jest mega ciekawa. Szkoda by było ją odpuszczać. To polejwać pan. No mało osób na Reda wchodzi. Tak założyliśmy któryś strumyk z kolei. No ostatnio, żeśmy odpalili chociażby Chiefa dwójkę i było znacznie więcej osób niż tak na przykład na Redzie. Mhm. No jak zawsze u nas, cześć Dudy, siema, i browarki lecą, a tak, jak to u nas zawsze zwykle bywa, po to są ankiety i tak dalej, że gry, których nie chcecie, to odpuszczamy. Słuchajcie, w ogóle to szykuje się duży update do Medieval Dynasty, będzie nowa mapa i cooperation, więc będzie wreszcie tryb multiplayera. Więc jeżeli ktoś miałby ochotę wyruszyć z nami w średniowieczną podróż, to dawajcie znaka na Discordzie. Tak, w cichu biegach. No, Dudy, czego od ciebie u nas jeszcze nie ma na nowym Discordzie? Zapraszamy. Padaj, nowy serwerek jest. O, wow, ale fajny screen. No. Coś tutaj ta grafika nie prądzi, nie wiem dlaczego, ale no nic, nieważne, tu już widzę, scena jest. Jesteś? A weryfikowałeś się na kanale twój nick YouTube? Bo nie kojarzę. Siema Zaja! Siemano! No musimy sobie popitolić, bo dawno nas nie było, wczoraj nie było streamu, bo się Tinka pochorowała, jest na Discord Dudy, tylko nie ma tam zaakceptowane, ale co zaakceptowane? Agroflash, siemanko, witaj. Witamy. Witaj. No to nie wiem jak robić. Dudy, kanał, jeżeli pytasz o ten kanał, twój nick YouTube, po prostu z małpy wpisz Dudy, tak jak masz tutaj i gitara, to dostaniesz po prostu subika i już. Tyle drogoformalności, jeżeli chodzi o wejście do nas na serwer, nie? Osoby, które nas subskrybują, to kanał twój nick YouTube, tam zostawiacie swojego nicka z czata na YouTubie. My wam przypinamy na podstawie tego, bo nie mamy innej możliwości. Chciałem za wszelką cenę ogarnąć to automatycznie, ale się nie da. No niestety nie da rady tak powiązać Discorda, żeby automatycznie weryfikował, kto subskrybuje nasz kanał, kto nie. No nie ma takiej możliwości. Nawet żeby jakiegoś bota dać do tego celu, no nie da rady. Więc musimy sobie radzić w ten sposób. A mówię, na przyszłość, jakbyśmy chcieli odpalić konkurs, bo konkursy będziemy robić na Discordzie, no to warto, żebyście byli tam pod tymi linkami adekwatnie tutaj do czatu, nie? Dobra, zaraz wyruszymy sobie tak. Gdzie jest nasz kuń?
okuniami potrzeba. Jacyś tacy, aha, bo ty się ten czesałeś, goliłeś, tak? No. Widzisz, gdzie, nie mogę się, kurczę, w tym obozie odnaleźć, słuchajcie. No, chodzę zawsze w kółko, szukam wszystkiego. Tu jest Queenness chyba. Dzień dobry, dzień dobry. I muszę mieć na uwadze to... Oj... To gdzie my uderzamy Tinka? No, może na tego niedźwiedzia. Dalej na niedźwiedzia? No chyba, że wolisz co inne. A z tym sztucerem mieliśmy załatwić sprawę. A to musisz znaleźć rusznikarza. No właśnie, to gdzie jest rusznikarz? Zapewne w miasteczku gdzieś, tam wyżej. Pojedziemy sobie, to będzie wyżej, tak? Mówisz? Chyba, a nie, poczekaj, bo coś... O, tu gdzieś, poszukaj. Salon. To tam nas wypieprzyli przez okno, tu jest drugi. Same nie. Salony tu? Pokaz, to nie. Diligence, to nie. Mi się wydawało, że rusznikarz to był gdzieś tutaj w miasteczku, co byliśmy. Tu jest poczta. Czekajcie, muszę sobie w ten sposób zobaczyć. Muszę rusznikarza znaleźć, bo uderzylibyśmy do rusznikarza. Czemu tu nie ma żadnych tych? Gdzie są wszystkie ikonki? Ej, może to tu jest. Spacją naciśnij, bo spacja jest legenda. Może... To nie, to nie. A czemu Zajka piszesz na goglach? W co grasz? Rzeźnik. Nie. Bujek. Kurczę, nie widzę rusznikarza. Amunicja. Musimy do rusznikarza polecieć. Czekajcie, spacja to jest co? Rzeźnik, rusznikarz. Jak jest rusznikarz? Ty. A tu nie ma takiego. Tinka. A co szukasz? Gdzie jest rusznik? To może musimy sobie go odkryć najpierw, żeby on się pokazał co na jedziemy? Mapie. To, no właśnie, gdzie tak jechać? Mi się wydaje. A, bawisz się multimediami, okej. Okay. To może w to z Mańkę uderzymy, może tu będzie. A tu nie jest nasz obóz? Tu jest nasz obóz. Tak? Mhm. Nie wiem, no gubię się jeszcze trochę. Tu jest nasz obóz. A tu? Może tutaj, tu jest jakaś misja. I tutaj. I tu jest ten dług. Jeden do ściągnięcia. A my znacznik gdzieś aż tu mamy wydupczony. Nie wiem czemu, można go usunąć. Uczaj, ktoś wie gdzie jest rusznikarz, to zastanów tak, żebyśmy nie po mapie nie krążyli. Jeszcze zobaczę tutaj. Bo tam mamy sztucer sobie załatwić i on będzie dobry do polowania nawet z poziomu konia. Salon, to może tutaj gdzieś, kurde. Nie jest w ogóle ten, to nic, no jedynie... Mówię ci, może musimy go dopiero odkryć, żeby on się pokazał na mapie. Dobra, to ja sobie znacznik daję tutaj i jadę w tą mańkę. Enter chyba. Jest? Mhm. Nie no. Popsułeś. Jeszcze raz daj tam znacznik. Nie, tu jest obóz. Co mnie tak wydupczyło? To było tu, nie? No, gdzieś tutaj. I już. Dobra. O, że bawisz się przeglądarką po aktualizacji, spoko. Jaką przeglądarką? Zajka się jara, że może zmieniać rozmiar okien. Aha. O, też takie Izaja miała. No to było dawno. Czekajcie. Nie znajduję. I ogólnie mam też widok pastoral, czyli widzę pokój. No nie, wiesz co, królik cię wyprzedza, weź. No bo nie chcę kunia męczyć. Hmm.
są tory, tutaj by można było popolować. No tylko jakoś pociągi nie jeżdżą. A to co? Co to jest? Już zapowiedzieli Meta Quest 3 i jak tylko wejdzie przed sprzedaż, to kupuję. A co to jest? Jakaś strzelanka? Magia. Nic mi to nie mówi. A, tu mamy grzywnę do zapłacenia. Nie wiem, czy nas stać, ale możesz spróbować. Oj, kasa gdzie była? To znaczy, nie wiem, ona się pokazuje, jak wejdziesz do sklepu, czy właśnie na pocztę, to się pokazuje, ile mamy. Ja wiem, że gdzieś widziałam, ile mamy kasy. To może pod inwentarzem to było I, czy T, czy J, kurde, nie pamiętam. O, czekaj, bo ja giberę wyciągnąłem. No bo szukałem inwentarza i... Ups, sorry. To by trzeba było obchodzić i pogadać z tymi. Może faktycznie coś się znajdzie. Jak mówisz, konia warto przywiązywać, tak, czy jednak nie? Tak, bo on wtedy odpoczywa. J, to jest otwarcie dziennika i może tam wtedy... No to jedziemy. Chyba muszę konia... O... A może. No po co ty mi chłopie wsiadasz na niego, jak był... Miałem przycisk L do tego, do przywiązania. Quest 2 mają czarno-białe pastro i gówniane, ale można jako tako funkcjonować, bo widzisz świat dookoła. Quest 3 będzie miał kolorowy widok. Dalej niewiele mi to mówi, ale wierzę, że jest fajna rzecz. J to jest otwarcie dziennika, a B to jest otwarcie sakwy. No właśnie. E to jest przewróć strony. Ja cię, nasz pan artysta. Czytaj. Kupiłem ten nowy dziennik po tym, gdy stary spłonął w pożarze wiele miesięcy temu. Czy kiedy to tam było? Ostatnio za dużo nie pisałem, ani nie rysowałem, ale brakowało mi tego bardziej niż przypuszczałem. W końcu wylądowałem koło sklepu, więc mam i dziennik. Po tych wszystkich wydarzeniach na północy i pożarze przebywaliśmy kilka miesięcy w dziczy, podróżując z północnych Grizzlies. A spróbuj... Przez większość zimy siedzieliśmy na pogórzu. O jedzenie było trudno i żyło nam się dobrze. Dutch miał informacje na temat ziemi, którą mieliśmy kupić, ale okazało się, że nie spełnia jego wymogów albo wystraszył się, że obserwują nas stróże prawa i że ktoś wie, kim jest. Dlatego też nigdy nie kupiliśmy tej ziemi i ciągle się tułamy. W Grizzlies dołączyło do nas kilka nowych osób. Jest sporo do czytania. Jenny, urocza dziewuszka, którą spotkaliśmy samotną przy drodze, i Mika, przestępca, którego Dutch poznał gdzieś w barze. Dutch zdaje się być pod wrażeniem Mika, który jest dość porywczy, kłótliwy i zarozumiały. My z Jose jesteśmy bardziej powściągliwi co do jego oceny. Czas pokaże. W końcu udało nam się wyjść z tej dziczy i zaszyliśmy się za Blackwater, chociaż czasami ruszam do miasta, żeby poszukać różnych okazji. No, to by się zgadzało. Możliwe, że na coś trafiłem. Mamy sporo pieniędzy, a droga była tak uciążliwa i powolna, że nikt nie mógł nas śledzić albo domyślić się, dokąd zmierzamy. Myśleliśmy o Kalifornii, ale potem Dutch i Jose zaprowadzili nas do Blackwater. Blackwater najwyraźniej mocno się rozrosło od ich
ostatniej wizyty. Powiedzieli mi, że to taka trochę większa placówka handlowa. Ale z tego, co widzę, miejsce szybko się rozwija i jest już prawie małym miastem. Pełno tu korupcji, ale z pewnością też i pieniędzy. Dobrze od czasu do czasu przespać się w łóżku i wieść bardziej cywilizowane życie po tylu nocach w namiocie, ale nie lubię być tak blisko miast. Dużo czytania. Można powiedzieć, że tu mieszkamy. Obozujemy przeważnie poza miastem, w ukryciu przed ludźmi. Życie wydaje się dość proste. Abigail i Marston ciągle się kłócą. Zastanawiam się, dlaczego on właściwie wrócił. Chyba nie może się zdecydować, czy chce być ojcem dla tego chłopaka, czy nie. Te kłótnie są męczące. Słyszałem pogłoski, a człowieku... Co? A człowieku podobnym do tego do trelawnego, ale przecież nie widzieliśmy go już od wielu miesięcy. Jezu, ile on tu napisał. Razem z Jose na coś wpadliśmy, coś naprawdę dużego. Można zarobić na tym kupę forsy. Jose uważa, że wymyślił przekręt związany z nieruchomościami. Ja nie jestem jeszcze co do tego przekonany. Zbrodnia idealna, taka, gdzie się obrabia oszustów. Jesteśmy bardzo ostrożni. Przyjemnie znów pracować z Jose. Ten facet to prawdziwy mistrz przekrętów. Nawet jeśli nic z tego nie wyjdzie, to i tak dobrze się bawimy. Także takie życie. Dobrze znów zajmować się oszustwami. Jose to urodzony handlarz, ale zaczyna się bać, że przyciągniemy uwagę niewłaściwych osób, spędzając tyle czasu w mieście. Dutch też ma coś dużego, tak mówi. Pieniądze bankowe przywożone statkiem. Na razie pracujemy nad obiema możliwościami. Czas pokaże. Planujemy ruszyć na zachód, gdzieś na pustynię, jeśli będziemy mogli. Po cholerę na pustynię. Mika i Dutch chcą obrobić prom w mieście. Myślą, że jest na nim wielkie bogactwo, pieniądze dla banków. Chociaż raz ja nie muszę się angażować w tę robotę. Razem z Jose mamy swoją fuchę, która według mnie może nam pójść bardzo dobrze, a Dutch zdaje się przekonany, że ma dość ludzi, żeby pomyślnie przeprowadzić akcję. Plan jest taki, że oni robią swoje i uciekają do dziczy na zachód. Następnego dnia my z Jose robimy swój przekręt i do nich dołączamy. Dutch jest chyba zadowolony i podekscytowany. Znów mówi o Kalifornii, no ale mówi też o różnych innych miejscach. Ładnie pan rysuje. No, o tutaj chyba się uczył konia rysować. Colter. Uciekamy już od tygodni, w każdym razie bardziej niż zwykle. Akcja w Blackwater, ten napad na prom skończyła się katastrofą. Zabili młodą Jenny, a Shona i Moka aresztowali albo zabili, nikt nie wie na pewno. Dutch zastrzelił jakąś dziewczynę, nie wiem czy przypadkiem, czy specjalnie. Możliwe, że ktoś nas wrobił. Rzuciliśmy się do desperackiej ucieczki w góry, zostawiając pieniądze i większość dobytku. Gdy przedzieraliśmy się przez Grizzlies na wschód, rozpętała się potężna śnieżyca. Odszedł Davey Kalander, który podczas napadu dostał w brzuch. Okrutny widok. Reszta z nas o mało nie zamarzła, ale znaleźliśmy schronienie w opuszczonym miasteczku górniczym i teraz odpoczywamy w nim, czekając na roztopy. No to było na samym początku. Tak. To jest jakby, to chyba to, nie wiem, czy to nie jest to, co byliśmy, co strzelanina to była, to nie wiem, czy to nie jest to, bo tak mi pasuje ten plan. Widzisz, tutaj to jest ten, tu, tak mi to pasuje. Oj, kartki się skleiły. Nie na taką wiosnę liczyłem, ja i Jose szykowaliśmy razem własny napad w Blackwater, ale plan chyba poszedł w diabły razem z większością mojego dobytku. Głęboko niepokoi mnie, co się stanie, gdy stąd odejdziemy, albo znajdą nas stróże prawa. Znaleźliśmy pewną dziewczynę, właściwie kobietę. Jej męża zamordowali chłopcy
Kalma Odriscola, paskudna sprawa. No to też było. Olgi, siemaneczko, witamy. Siemanko, Olgi, i korzystając z okazji, dziękujemy za podarunek w postaci gry. Oczywiście nie pamiętam tytułu teraz. Descenders? No, jakoś tak. Chyba tak, Descenders. Także rowerki, także na dniach sobie ogramy, może nawet jutro. No, także wyczekujcie i dzięki raz jeszcze i brawa dla ciebie. Dobra, my lecimy dalej. Tutaj nic. Riding. Wyprawa. Ojojoj. Grań. Zdaje się, że Colm O'Driscoll wpadł na ten sam pomysł co my. Chował się tu i czekał na pociąg do obrabowania. Wpadliśmy na jego ludzi na jakimś gospodarstwie, na które ostrzyli sobie zęby i znaleźliśmy biedną kobietę, której zamordowali męża. Wzięliśmy ją ze sobą, bo nie miała gdzie się podziać. A Dutch, jak to Dutch, nienawidzi Colma jak nikt inny, więc poszliśmy złożyć wizytę w jego obozie, ale zdołał nam uciec. Zgarnęliśmy za to jednego z jego chłopaków. Biedny łajdak na razie nie puścił pary z ust, ale jeszcze zdąży. Wystarczy, że go trochę przymrozimy i poszczujemy bilem. To były trudne tygodnie, ale jakoś żyjemy. Dutch, jak to Dutch, ciągle planuje i główkuje, jak przeżyć. I jak to Dutch, swój plan oparł na napadach i marzeniach. O. Wow, no, fajne szkice. No. Miękkim ołówkiem malowane, przeszkicowane. Horseshoe Overlook. Ta cholerna pogoda wreszcie odpuściła. Zeszliśmy z góry i ruszyliśmy na wschód ku wcale pięknym ziemią zwanym Headlands. Już od wielu lat nie byłem tak daleko na wschodzie. Jose wydaje się trochę znać okolice. Jak na razie kiepska ta wiosna. Siedzimy zadekowani w miejscu zwanym Horseshoe Overlook, tuż pod jakimś zapyziałym miastem pastuchów Valentine. No to już stamtąd poszliśmy. Dutchowi już chyba trochę przeszło. Znowu ma błysk w oku i widać, że składniej myśli. Wszystkim chyba nieco poprawiło się samopoczucie pomimo Blackwater i tego całego bałaganu. Oreganu? Spotkałem jakiegoś starego pijaka w Valentine. Twierdzi, że jest rewolwerowcem. Mnie bardziej przypominał klauna. Jakiś biedak pisze o nim książkę. Albo przynajmniej się stara. Pisarz nazywa się Levin. Zabójca to Jim Calloway. Najwyraźniej Levin potrzebuje więcej informacji. Poprosił mnie, żebym znalazł jakichś ludzi, którzy wiedzą więcej ode mnie i znali Jima, kiedy jeszcze był prawdziwym zabójcą. Nazywają się Emmett Granger, jakoś tam Billy Midnight i Black Bell. To też już mamy za sobą. Brzmi prawie jak grupa klaunów. Zobaczymy. Tak, jak ten. No, Egon. Zobaczymy, jakiego rodzaju ludzie chcą stać się sławnymi mordercami. Nie robię sobie zbytniej nadziei. Egon i jego świta. No, gang, jak to było? Gang Olsena, o. Herr Strauss znowu pożycza pieniądze, a ja znowu je odzyskuję. Robota jest odrażająca i haniebna. Jakaś uczciwa bandyterka z pięściami czy bronią nie brzydzi mnie aż tak jak okradanie ludzi zgodnie z literą prawa. Ofiarami są klasyczni straceńcy, schorowani rolnicy, ciężarne panny, zakochani młodzieńcy i inni nieszczęśnicy, którzy są na tyle głupi i zdesperowani, by przystać na warunki Straussa. Życie lichwiarza jest wygodne, ale to plugawe zajęcie. Długi ten dziennik? No, pewnie tak. Zrobiłem sobie wolne i poszedłem z Jose na polowanie. Chyba naprawdę zaczął odzyskiwać siły, ale nie miał szczęścia. Ale miał szczęście, że nie załatwił go wielki niedźwiedź, na którego się zasadziliśmy. Gdy zaszyliśmy się w górach, to już myślałem, że dobije go zimno i rozpacz i że pochowamy go obok Jenny i Dave'ego, ale jakoś wytrwał i jeszcze trochę pociągnie. To było wczoraj, na ostatnim streamie. Ostatnio, no. No, to co było.
Kocham Dacza jak ojca, ale pod pewnymi względami to Jose kocham bardziej. Jest dobry i sprawiedliwy i zachowuje się jak człowiek, a Dacz nie zawsze. Ten niedźwiedź też był nie z tej ziemi. Wielki jak cholerny hotel i do tego wkurzony. No, grizzly są olbrzymie. Są większe niż te nasze niedźwiadki. Już. I to mamy tyle. Przeczytaliśmy cały dziennik. To także weź dzięki, go zamknij. Dzięki za cierpliwość. Bo to i teraz naciśnij B. To nam się na pewno przyda. I aha, tutaj. Bo B to masz sakwę. O, i pokazuje się kasa. Widzisz? Po prawy, w prawym górnym. Aha, roku. Tutaj w ten sposób, dobra. To ona cały czas jest. A nie, tylko po wciśnięciu B, no, tylko zostaje. Po otwarciu jakieś torby. No dobra, to spróbujmy pogadać, może coś się dowiemy. Że na pocztę idziesz? Co ty robisz? Co pogadać z nim? E, okrejnie przybitaj się. R. Hey, mister. On nie będzie z tobą gadał. Szkoda, że on tak powoli chodzi, bez biegania. No. No może tu się coś dowiemy. O, to za tamten się przybitał. Ty, patrz! Jaki ziomuś na drumli gra. Ty, dobre to. Słyszycie to? Ziombel na drumli nacina. Dobre, fajnie. No może... Ty, a w ogóle to czekaj, ja mu przeszkodzę tą grę trochę. Hello, sir. Nie przeszkodzisz. Co z gier sportowych, czy coś lubimy? Z gier sportowych dostaliśmy właśnie od Olgiego Descenders, czy jakoś tak, w stylu Tony'ego Hawka. I na razie właściwie chyba tyle. Kurde, mini mi się ten... To jest ciężki temat, na pewno nie każda gra nam podejdzie. No i co, na razie się nie dowiedzieliśmy nic. Nie idziesz na tę pocztę? Teraz pójdę. Czuję jak najwięcej informacji złapać. Howdy, fellas. Howdy. Hello. A można jeszcze coś pogadać? Podjąć? Ty, a jakbym ich pod... nie? Nie, bo będzie mordobicie. No i widzisz. Ale ja ich nie podjudzałem. Chyba jednak. Albo może po prostu za długo przy nich stałeś. Znowu będziemy poszukiwani. Radek, co ty krzanisz? Przecież survivale to my lubimy. A na razie nie jesteśmy poszukiwani. Nikt mnie... Ktoś cię goni. Tak? No. Konia zostawisz? Nie. Chcę uciec, żeby po prostu nie wezwali jakby podejrzenia na mnie. Jak będzie mnie ktoś gonił, to muszę uciec tak, żeby po prostu naparzać się z gościem bez świadków, nie? No i całkiem ładnie, myślę. Chyba mnie nie pozna, nie? Że dostał mordę. Mam nadzieję, że dostał na tyle silną, że nie widział mojej. O, czekajcie, bo zaszliśmy w jakiś zaułek. A co to jest? Gospodarstwo. Przywitaj się, R. Hello, mister. Hello. Hey there. Thank you. Są jakieś gospodarstwa w sumie. Nie wiem, czy te drzwi można otwierać, czy nie? Można, dobra. Hello. You, mister, excuse me. How's it going? Nikt tu ze mną gadać nie chce. Będą chyba gadać tylko ci na co, żółto. Co, idziemy na pocztę? No idź, spróbuj zapłacić i spadamy. Gdzie ta poczta jest? Teraz to nie wiem, żeś na uciekł. To nie chyba.
Zadzwonię ci dbaj? Może. Lepiej się odsuń. To Radek, podeślij na brief i zobaczymy. Howdy. Gdzie jest ta poczta? To będzie tu chyba. Troszkę za wolno chodzi, kurczę. Mógłby troszkę szybciej chodzić. O, to będzie tu. Pracownik stacji, wyceluj to, nie? Kup bilet na pachanie, to nie jest poczta. Jest, masz zapłać grzywnę. O, dobra. Wiele nam nie zostało, ale jesteśmy na czysto. Siemasz, Krawczyk, witamy. Siemasz, Krzysztof, witaj. A, lepiej nie mówić. Trochę się pokurowaliśmy, ale raczej Tinka bardziej, no ale nie mogliśmy was na tak długo zostawić. Wczoraj streama nie było, to stwierdziliśmy, że dzisiaj pogramy. Dobra, słuchajcie, mnie interesuje, gdzie jest ten, jak on się nazywa? Kto? Co żeśmy go mieli szukać? Żeby ten sztucer zdobyć. Rusznikarz. Nie wiem. Może od tego się dowiem. Gdzie nie znalazłam informacji. To prędzej w salonie się dowiesz. W salonie. W salonie mówisz? W jakim salonie? No masz trzy salony tutaj. W tym mieście. Co? Znowu w pierdziel? No tutaj biegać nie można, bo oni po prostu jak się biega, to ten. Mhm. Tu jest ta poczta. Hello, ma'am. Tutaj nie można jakoś więcej dialogu. A czekaj, to są różni ludzie, może tu się coś dowiem. Na zdrowie. Okay there. Who's this then? Hey there. Hello. Nic się nie dowiedzieliśmy. Tutaj się inaczej nie da. Tu trzeba dwie rzeczy na początku. Poeksplorować całą mapę i poznać mechanikę gry. Dopiero wtedy jest ok. Idę z tym przy dyliżansie pogadam. Może on coś będzie wiedział. Bo jak on jeździ, to on powinien coś wiedzieć, nie? Podróżować tym można. O kurde. Dobrze, Tinka tego nie widzi. Mały spontan dla podbicia energii. Jak mamy zwiedzać, to przynajmniej dobrą purą, nie? Ups. Tutaj chyba jesteśmy... A nie, dobra, spoko. Ukradłeś dyliżans? No sam się wziął. A co z twoim koniem? A no bo wiesz, poszedłem, chciałem porozmawiać i przycisnąłem i ten pan co tu przy dyliżansie stał, to dostał mordę. No to skoro już dostał mordę, to wziąłem dyliżans i spierdzieliłem, no. A co z koniem? Tutaj to jakieś ptaszki chodzą. No. A można broń wyciągnąć? A ukradłeś ten dyliżans chociaż? Jeszcze nie. Musiałem odjechać na bezpieczną odległość.
Jaki ładny. Wejdź, wyceluj broń, to tu nic nie ma. Dobra, spoko. Dobry wieczór, Stanisław, witamy. Browarek dla ciebie. A, no już, pojechałeś. Ładnie tu, fajnie, no. Bardzo fajnie jest zrobione. To co, wracamy, ale znowu będę miał grzywnę do zapłacenia. Nie wiem, no jakoś swojego konia musisz odzyskać. Nie, nie, wsiadaj, nie. Jak jest ten, do, już, no. A jak to się wsiadało? A w którą mańkę ty jedziesz? No, chcę nawrócić. Co na stare Radku poszło? Wiadomość dotarła. Spokojnie. Kurde, ćwiczyłem na ETS-ie, ale to nie jest takie proste. Ciężko tutaj nakręcić, czekajcie, ale mam trochę miejsca, więc spoko. Ale fajnie to wygląda. No. Nie, kunia nam nie ukradli, ale kuń w miasteczku został. No. Co ty ich tak tłuczysz? Nie wiem, gdzie kuń jest. Kuń to jest taka biała głowa konia na mapie. Za małe te ikonki są, mogły być większe. Bo chyba dobrze przyjechałem, tak na pałę wracałem. Nie może być, to musi być tu albo tu. No gdzieś pod pocztą parkowałeś kunia, o tu jest chyba. Tu jest kuń? No. Dobra, to mamy, idziemy do kunia, zobaczymy co się wydarzy. Ten Diligence daleko mam? Nie. Dobra, to idę na piechotę. Nie jadę tam dalej tym Diligencem. Może nie biegaj. W lewo. Żeby się znowu ktoś nie dopierdzielił. Ta furmanka chciała mu się ukraść, no i takie efekty. Raczej nie kucaj. Ale myli mi się z koniem, bo kontrolem się hamuje konia, a tutaj jak chcę zahamować i z automatu daję kontrol, to mi kłóca. Ciekawy jestem, czy jak dobiegnę do miasta, to mnie rozpoznają. Jak się fajnie spojrzał na tego psa, jak to czekał. Tu po lewej chyba, no. Tu jest twój konik. Tylko nie wiem, który. Chyba ten ostatni. Chyba ten, nie? No. Tak, nasza strzała. Piękna. Dobra, bez przypału w sumie. Jak na razie. I
idę poeksploruję trochę, może jakieś ciekawe rzeczy znajdę, bo serio, takie jeżdżenie... Możesz trochę odkryć mapę. No właśnie o tym mówię. To spójrz sobie, w którą stronę masz jechać. To trzeba poeksplorować, bo... My jesteśmy tutaj. Tak. To byśmy musieli do góry się udać. Na przykład. To powiedzmy, że damy sobie znacznik tutaj. Nie możesz tu? Właśnie nie wiem, mogę. Albo na przykład... No dobra, damy na tą krzyżówkę. O, to nie w tę stronę, widzisz? Koń się wkurzył, bo mu za późno powiedziałeś, żeby skręcił. Też bym się wkurzył. Wyganiają cię. O, uciekaj stąd. Wam stąd ci mówią. A? No. Twój koń jest brudny, przez co jego rdzeń zdrowia będzie się szybciej wyczerpywał. No właśnie, wyszczotkuj to... go lub przejedź nim przez wodę, aby go wyczyścić. O, to zaraz, to dobra, spoko. Tutaj gdzieś mamy jechać dalej, bo tutaj sobie zaznaczyłem na tym, na rozwidleniu i teraz byśmy musieli jechać w prawo. W prawo? Mhm. Ciemno się robi, cholera. Matrix ci się zawiesił. No jasne, Radku, pewnie, że tak. Później sobie zerkniemy, co tam wysłałeś. Nie wiem, czy bezpiecznie jest podróżować w nocy. Się przekonamy. Co to, pożar? Czy wioska? Nie, czy co? Obóz jakiś. W sensie, ktoś się zatrzymał na noc. Myślisz? No. Idziemy tam? No idź, co najwyżej w pierdziel dostaniemy. Czekaj, może... Konia tu nie zostawię. Mogę to zapisać? Tryb fabulany, mogę zapisać grę? Możesz. Zrobimy sobie zapis, co by... Uspokój, R. You don't like visitors, huh? You want this? On jest tu sam. Shit! O kurwa. Ups. Skurpaban. Ale on jest sam, nie? Chyba tak. Mam nadzieję, że nasz koń nie uciekł. On jeszcze żyje. O, padł, dobra. To niezły Matrix poszedł, jak on dopiero padł teraz. Dobra. No, opłaca się w sumie. Znajdujesz otwarty przedmiot. Otwarte przedmioty zapewniają połowę korzyści. Nie możesz schować wszystkich złupionych przedmiotów, bo twoja torba jest pełna.
No to trzeba się do konia wypakować. Houston może wytwarzać torby ze zwiększoną pojemnością. Trzeba do konia iść. Gdzie jest kuń? Wytrzymałość na prawo. Na prawo. O tam. Można się tu przepakować? Broń, ładunek, koń B. I teraz bym się chciał tu przepakować. No właśnie. No, chyba się nie da. A powinno być jakoś ten. Spoko, Radku, damy znać. No właśnie, jak się przeładować z tym na konia? Kurde, bo gościu tam miał jeszcze ciekawe przedmioty. Idę tam jeszcze na chwilę. To sprawdź, co ty masz w torbie i ten. A jak jest torba? B? B. I to co to jest? Otwarte lekarstwo. Żelazo. Gdzie by się z tym można się wypakować? W obozie? W obozie, tak. Masz schowek, dobra, przy swoim posłaniu. No to nic tu, no dobra, to ciśniemy, bo tu i tak nic nie wezmę już. To ciśniemy na obóz. Ty, to opłaca się takie wędrówki robić. Fajnie. Dobra, czyli generalnie rozumiem, że obóz jest... obóz jest... No. Tu? Mhm. Spoko, Radku, zobaczymy, ocenimy. Ło, jakiś bażanta byś rozjechał. No. A mamy jakieś światła? No tak. Wsadź koniu w dupę żarówkę i będzie świecił. Ale to wsteczny będzie, a ja potrzebuję na przód. Się zagapiłem. Shit! Strzelaj! Cholera! Ale co to było w ogóle? Koń uciekł, się wilków wystraszył. Musisz sobie jakoś poradzić. Shit! Chyba po nas. Takie rzeczy. O, fajnie, fajnie. Podobało mi się. Czyli niebezpiecznie nocą. Trzeba z bronią podróżować, myślę. No, zaskoczyli nas troszkę, ale dobra, mamy save'a, także spoko. Tak, Zajka. Coś, co lubisz najbardziej, czyli kaput. Zginęli pożarci przez wilki. Ty, ale obudziliśmy się. To co, o co chodzi? Gdzie ty nie, jesteś? Dobra, trzeba czytać sobie save'a. Nie ten automatyczny, nie. Ten. Trzeba bardziej galopem zapierdzielać. I mieć na uwadze wyciągnięcie broni. Fajnie, 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 że takie rzeczy po drodze się biorą, bo są smaczki, nie? Zaczynasz nie tam, gdzie byłeś, tylko od punktu respawnu. A czemu tak? Czekaj, jestem w tu, gdzie ten? Gdzie mój koń jest? Nie wiem. Kuń. A koń na drodze jest. Tu? No. Czyli dobry save odpaliliśmy, jest spoko. Czekajcie, bo coś mi się tutaj kliknęło i wszystko mam podświetlone. Na czata kliknij. Jedziemy do domu.
No byś go wyczesał, bym brudny, biedny, będzie dobra, umierał z brudu powoli. Dobra, to wczesam, nie? To tu? Tak. Zapisał się twój aktualny status i przedmioty, ale grę zaczynasz od najbliższego respawnu. Czekaj, muszę potestować broń. Dobra. Już ktoś za tobą... Uważaj, bo może ktoś za tobą cię zabić. W prawo. A co to się... What? To miejsce autozapisu... Co? No dobra, weź zapisz. Kurza mnie to, bo muszę zrobić autozapis akurat, bo gra tak chce. Tu chyba były wilki. Dojechaliśmy do miasteczka, więc schowaj broń. Nie mam broni. Nie masz? No, gra jest wciągająca. Im masz lepszą relację z koniem, tym trudniej cię zrzucić z niego i się tak nie boi dzikich zwierząt i strzałów. Dzięki Zajko za tipa. No, ciśniemy do obozu, trzeba się podreperować i wypakować, bo nawet jak zaatakujemy sobie jakiegoś typa, no to nie mamy jak go obrobić, bo na miejsca brakuje. Kurde, źle pojechałem, dobra. A, to tędy, dobra, tu. Siema, Agro Team. Siema, Zator. Witaj. Browarek for you. No, już kupiliśmy konika. Źle pojechałem. Na razie tylko jednego mogliśmy kupić, więc... Więc kupiliśmy tego, który nam gra pozwoliła. Jak tam ETS? Nie wiemy, dawno nie graliśmy. Tu już jesteśmy? No. Szybko. Musisz konia przywiązać. I go wyczesać. Tu po prawej chyba. Możesz go tu przywiązać? Właśnie nie wiem, coś mi nie chce zaskoczyć. Spróbuję z tej strony. Ej, chodź tu. Jak siedziałeś na nim, to było przywiąż konia. Tak? No. Let's go, girl. O. Yes. Miss O'Shea. Hello, Arthur.
Dobra, gdzie tutaj była ta moja myjka? No, teraz chodzi takim szybszym krokiem. Czemu tam tak nie chodzi? Nie wiem, czy nie tu? Czemu tam przedtem tak mi nie chciał chodzić? Chyba raz trzeba puknąć szybko. Nie, ten. To nie tu. Czyli da radę się tak chodzić, tylko trzeba kliknąć szybko L. Nie trzymać, tylko ten. A może i to tam było? Nie wiem, musisz bardziej popatrzeć, bo tam był zestaw do golenia, ale nie jestem pewna. Masz tutaj opcję spania? Musisz do łóżka podejść, to będziesz widział. No jest tutaj jakieś łóżko. No bo tu wszędzie łóżka są. Czy nie? No i ogolić się tu mogę. Zbadaj. Fotografia. O, masz, śpi. To powinieneś mieć tu gdzieś schowek jeszcze. To może to jest skrzynia. Masz coś do zbadania, ale do wozu może podejść. Nie, tu masz zbiór. O, masz schowek na broń, tylko że tu jest chyba jakby... Nie wiem, czy możesz coś więcej. Zobacz. Na wszelki wypadek zmienię sobie ubranie, to nie będę taki rozpoznawalny. Na pewno. To jest spoko. A nie wiem, czy ten masz, bo to wszystko kosztuje, wiesz? Aha, to nie wiedziałem. No to nie, no to jak kosztuje, to na razie nie. Dobra, może podejść, może tutaj będzie. Przy łóżku jest skrzynia, Zajka pisze. Przy łóżku, dobra. Tego chodzenia mi cały czas brakowało. No to tu jest skrzynia przy łóżku, to ta? No i tu jest zbadaj wycinek z gazety. To czekaj, może nie ta skrzynia. Nie, Zajka, tu nie ma się to, co się kupiło, tylko się tutaj też płaci za to. Zmienił. Tu jest schowek na broń tylko, ale no zobacz, co w tym schowku. Może to myli. To może... Nie, no tylko broń. Karabinek powtarzalny. Rewolwer. No właśnie, a gdzie się rozładować, słuchajcie? Dobra, to ja się prześpię rano, będę, bo będzie mi jaśniej, to będę lepiej widział, co i jak. Do poranka śpi. Aha, bo to w ten sposób się tak wybiera. Się ponaciągał jak kropel grano. Ty też tak robisz. No. Ale wyczesz tego konia. Tobie zarada się zrobić. Dobra, wstał. Teraz przydałoby się coś zjeść. I tą skrzynię trzeba znaleźć. Dobra, Tinka, tu masz. Słuchaj. Co to taki chleb w ogóle? Beatrice Morgan, czyżby to była jego matka jakaś, czy ktoś? Czemu to cały czas miga? To ja już bym zbadała. O, czekajcie, czekajcie. Kompendium zoologiczne? Co to jest? A na cholerę mnie to? O Jezus. Borsuk skunks.
A nie mogę tego odłożyć? Muszę to wziąć? No dobra. A ty kiś ty jest? Nic tu nie ma? Nic tu nie ma. Jeszcze jakiś wycinek. O, co to jest? 15 kwietnia 1887 rok. Zuchwały napad na bank. Poszukiwani trzej mężczyźni. Ło. Dobra. O, nie mamy się co golić. R. You'll work it out, Dutch. You always do. Good morning, Arthur. Coś mi tu miga na czerwono. Nie wiem, o co chodzi. Co to jest? Srebrny kolczyk. Zdałoby się to gdzieś sprzedać jakiemuś jubilerowi czy coś. My to chyba jesteśmy, słuchajcie, głodni. Mr. Morgan. Fine. What's it like? It's a decent place. There's food to eat. Pools to drop. We'll be okay. As long as we don't linger too long. We sent Micah and Lenny out scouting west to see what they could find. Good. And we're gonna need to make a decent bit of money if we're gonna get out of this hole. Oh, I know. Dutch? Uff. Przynajmniej nie lała mnie po pysku. Jak ostatnio. Skrzynki, pistolet, karabin. Się przyda, nie? Co chodzi? Jakieś czerwone ikonki się pokazały, nie wiem, o co kaman. Arthur. Morning, dear. Coś chciałaś? Ona się codziennie tylko przegląda. No, pozbierałam amunicję. Ale nie wiem, czy mogę. Gulasz jeszcze nie jest gotowy. Wróć po południu. A idź ty. Już zeżarłam. Tak? Ale nie mówię o tych ikonkach na mapie. Mówię o tych ikonkach. One się pojawiły w prawym górnym rogu. Nad kamerką chyba je było widać. Mam z kim zagrać w domino? Nie mam. Co
Po moim kuniu tylko siodło zostało? Mój kuń jest chyba tam. Jesteś, Lala. Najpiękniejsza we wsi. A nie widziałeś? No trudno. Już? Już koniec czysty? Daj mu jeść. You're all right, girl. No, serio. Ta gra faktycznie wygląda jak western. Dobra. Dobra. Good morning. A co ty chcesz, chłopie? Talk to them. To Dutch. Speak. Don't cry, boy. Speak about your gang. I can't. Oh, yes. Boy. Whoa, hold your horses there. It seems the cat has got our friend here's tongue. I was thinking Mr. Williamson could have a word. You ready to talk, boy? I told you, mister. I told all of you. I don't know nothing, okay? They ain't no friends of mine. I just been ridden with them for a Horseshit. While. Horseshit. You see, we heard that part, so how about you tell the truth? That's what you want me to do. Hurt him, so the next time he opens his mouth, it is to tell us what is going on! Who am I kidding? One of O'Driscoll's boys couldn't open his mouth, but he'd tell a lie. Screw it. Let's just have some fun. Geld him. Oh, yeah! What's he doing? Where's he going? Oh, don't worry. You're only balls, boy. Oh, kurde. You know, in Imperial Rome, eunuchs was among the happiest and most loyal of courtiers. No, you're kidding me, right? Of course. You sick bastards! No, what do you want from me? Well, you are gonna talk. The only question is now or after we got these little fellas off. Okay, okay, listen. I know where O'Driscoll was holed up, and you're right. He don't like you any more than you like him. He's at Six Point Cabin. I'll take you there. Tak się załatwiało takie rzeczy. I don't like him. I mean, I like him even less than I like you, no offense. Oh, none taken. Okay then, partner. Why don't you take a few of us up there right now? I got this, Dutch. Should be fun. All right, you. Come on. Let's go. Killed him. Let's both hope you ain't trying to trick us, O'Driscoll. I ain't no O'Driscoll. Are you sure as shit was? John, Bill, come here. We got a social call. Siemasz, Marek, browarek for you. Where are we heading? We're up into the hills behind Valentine. I'll show you. John, you take this little rattlesnake with you. Any nonsense, kill him. Sure. You're gonna pay your buddies our respects. He taking us to Cole? That's what he says. Come on. I'm taking you to him. Look, I'll give you more directions when we're close. But if I know where we are, it's up past Valentine. All right, I'll leave. No to jedziemy. Sharing saddle with an O'Driscoll. Who'd have thought? How many times I gotta say? I ain't an O'Driscoll. You sure look like one, and you smell like
God damn. You smell like one too. I smell like horse shit. That's right. Boy, are you high. Morgan! You got throwing knives in your saddlebag. Dutch said that you might... I was asked to give them, and I'm doing you the further courtesy of telling you about it. Next time you want to give me something, how about you give it to me? Instead of hiding it somewhere, hoping the opportunity comes up to mention it. Last goddamn favor I do you. Hey. Hey. If I got my bearings, it's over here. Yeah. I know this country. Take this track up through the rocks. Już się boję. Co będzie dalej? Tak, jakby ktoś pytał, kim mamy auto, to Mustang. Tak jest. Morgan, rocznik 1883. I smell like a stall ain't been cleaned out in a month. I smell like that because you had me tied up there about as long. You'd be smelling worse if we'd done what someone was arguing for. Granted, I was in with a bad lot. I'm trying to make amends, if I can. You don't know the half. I do know Combe killed Dutch's sweetheart. And that's the man you chose to ride with. A woman killer. Well, it was after he'd killed his brother. And the way I understood it, Making excuses for the man and his crimes. What kind of trap you leading us into, boy? I ain't. I'm trying to help, honest. One thing goes wrong. One thing other than you smelling funny, you're the first O'Driscoll will shoot. And quit breathing on my neck. Nie wiem, może być jakaś strzelanina. Nie wiem, gdzie jedziemy i po co. Ale zakładam, że miło nie będzie. From the O'Driscolls. What did you just say? I've been watching you all these weeks, and, You've been tied to a tree. You don't know nothing about this game. Yeah, well, I'd say you don't know much about the O'Driscolls. But maybe I know more about you than you know about them. And I know all about them, so... Tell us this. Siemasz, Marek. Witaj. How we like those mongrel dogs? You're outlawed like them? You're out to survive like to muzyka them? Muzyka, you live rough. You live hard. Fighting the law. Nature. You're out for yourselves. See? This is why you're an O'Driscoll, O'Driscoll. You're out to survive. We're out to live. Free. Dziękujemy. Combe's a sneak thief and a killer. Dutch is more like a teacher. From where I've been, you just look the same as all. Then you looked, but you ain't seen. No z tym jeńcem za Boże. A że go uwolniłaś? No zaczęłam z nim gadać i przyszedł Dutch i chcieli mu obciąć jaja, ale on w końcu powiedział co i jak i jedziemy właśnie tam. Mówiłem, że z nim to jest jakiś kłas tutaj na grubo. No. No i on nas teraz do nich prowadzi, także może być ciekawie. I swear, this is where he was. Shut up! Fajnie, że on ten dziennik prowadził, później można sobie o tym poczytać w dzienniku, nie? We're going in quiet, taking them out as we find them, trying not to set things off. But if we do, do tego budynku chyba polega. We settle this like we know how, okay? Okay, by me. With you, Morgan. All right then. Through the trees here. Radek przeżywa obcinanie jajec szczypcami. Hey, we're real close. I'd leave your horses the other side of this clearing. I'll get my guns off my horse. To pewnie w tle to mnie miażdżą normalnie. No. Aha, tu będę musiał wziąć ten noże do rzucania. Okej.
off your horses. Let's go. You gonna get them knives? I said easy. Spoko, Marek, spoko. My jutro będziemy rowerki testować. Tą grę, co od Olegiego wleciała wczoraj. Będziemy jutro ugrywać. Może być ciekawie, bo to takie Tony Hawkowe jest. Triki, ta sprawy Radkowi na pewno się spodoba. It ain't far. We might have shared a horse, but we ain't friends. Remember, I'm watching you every moment. I ain't gonna shop you now. Come on. It'd be suicide. You'll die, boy. But you'll lose your mind. Wpierw stracisz się, ja jest jakimś sadystą. Hey. There, there, you see? Jejoman. Jejoman. Okay, get down. Cabin's in the clearing down there. There'll be a bunch of fellas hiding out there too. Are these fellas armed? Armed? Drunk? Wary of strangers, yep. No i my lubimy takie gry, w które można grać na kilka sposobów, tak jak A Way Out. Hey, over there. Someone's coming. So, who's gonna tell him we ain't got nothing for the pot? No to może być ciekawe, tam widziałem pułapka, można skakać, jakieś tam fajne takie rzeczy. Jakieś bardzo lubiłem Tony Hawk'a, jedynkę, dwójkę, Tony Hawk Pro Skater. Fajna sprawa. To może byśmy kiedyś Tony Hawk'a odpalili, dawno nie grałem, kurde. Tylko do tego... Najpierw chciałem zobaczyć tę grę z rowerami. No. Co robimy o pisser, Morgan? One by the tree. Marek, jak będziesz miał okazję, to polecamy Medieval Dynasty. Niedługo wchodzi nowa mapa i ten tryb kooperacji, także będzie można grać w multiplayer. Także jeżeli lubisz średniowieczne klimaty, to spoko. A przy okazji, jak tam Greenhell? Jest multik? A co w multiku się generalnie robi? Ściga się między sobą, czy jak? Może być ciekawe. A no tak, Olgi, bo ty w sumie mówiłeś, żebyś mógł z nami pograć. Też prawda. Miałeś się rozwalić? Chyba no, nożami do rzucania, ale mi nie wyszło. A, grubo. No, to nie jest impact. Ty to jednak chyba być silent. I'm kidding you! Chyba się zagadam. Nie idź tak, tylko ku. Pamiętaj, ku masz ten. Chowanie się. Gdzie oni są? Ja ich nie widzę. Gdzie oni są? Masz czerwony ten, idź w tamtą stronę. Czerwona smuga na mapie pokazuje ci kierunek na tarczę. Można się ścigać w parach rowerowych albo w trybach kampanii. O, to fajnie, czyli generalnie moglibyśmy się razem pościgać na przykład na multiku. Haha, to będzie dobre, Olgi. A, Pinka szopkuje ładnie. Bardzo ładnie, zacząłem go masz. Dawaj. Dobrze. Taki gadki proszę więcej. Chowaj się za tym działem. Kup, pamiętaj, że przekup. Jaka kupa, człowieku, ja tu strzelam teraz. A ty mi o kupach. A co tak słabo? Głowę cały. Jeszcze żyjesz, Łajzo? Wreszcie. Gdzie jeszcze? Złapałaś. Gdzie jeszcze? Tam. Dobra, ja zabijam zajaz. No, dobrej nocy, zajaz. Dobranoc. Do następnego, trzymaj się, hej. Byłeś za tego drzewa, Łajzo. Nice.
się. Proszę się do przodu. Nie mogę. Kutasz. Kontrol. Odpisz mi kontrol, bo ty kutasz. No kucam, ale... Ja się nie chcę ruszyć. No to dajesz. Nie, czekaj. Ech. Teraz tu. Tak na Boga to idę. Tam ci uciekają chyba. Kuwa. Kto mnie tu czaska skąd? No i to mi się podoba, jest akcja, jest impreza. Masz tam pod ten dom podejść, tak? Nie wiem. Mam ich pozabijać, tylko nie wiem, gdzie oni są. No na wprost. O, 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 o. Oś tu łajzę. Jakiś śmul tu we mnie strzela jeszcze. Leży. Tam jest następny łajza. Jeszcze mu w dupę szczeliłam. Wróć do chaty. Chodźcie, chłopaki, będzie kogo fajnie. Kogo obszukujesz? Kogo? No ty, gdzie? Co pozabijałaś? Ależum? Ależum. Oj, Tinka. Dobra, idę, mam przeszukać chatę. O, coś... O, dobra, ograb? A i tak pewnie nie mam miejsca. O, coś tam wziął. Olej z węża. Ciekawe. No ja bym ich przeszukał, bo dużo rzeczy ciekawych mają. Krótko packnij shift, to ten, to on będzie szedł takim szybszym krokiem. No nie, nie potrzebuję. Lepiej niech chodzi tutaj powoli. Nie ma tutaj żadnej spoko, interakcji. Marek, spoko. Co? Nie ma tu żadnej interakcji. O, 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 było, było. Co zabieramy? Kawa, nice. Może być i kawa. No wiem, wiem. A wszyscy na mnie krzyczą. To idę. Coś tu było. Co tutaj mamy? Jakaś paszka leży. Buraka wziął, no bez to, jaj. To, może zjeść, no o co ci chodzi? Burak na krew dobry. No, żeby bardziej sikała. Dlaczego ja mam tutaj wejść sama? Co jeszcze? Fajna chatka. O, no wiedziałam! You all right? Sure. Thank you. Come on, Driscoll. He ain't here.
You set us up. Come here! What? You set us up. No, I didn't. You did. Como Driscoll ain't here. He was here, I swear. If I was setting you up, I wouldn't have saved your life. It's a good point, Arthur. All right, then. Go on. Get out of here. Hey? I won't kill you. No, I didn't set you up. Get lost. Shit, lost. Na jakim poziomie Marek grasz? Na łatwym czy na średnim? Polecamy średni, bo są tubylcy i jest więcej zwierzyny. So I'm one of you now. Give me a break. Alright then. But I'm warning you. Oh hey, I know. Come on, let's get to camp. So you got the cash then? What cash? Yeah, there's usually some cash. In the chimney. I'll check it. Rest of you boys, get to camp, quick. See, Arthur? I ain't so bad. Hey, Bill. You tell Dutch old Kieran ain't worth killing. Just yet. Right you are. Powiedziałeś, że nie warto go na razie zabijać. I co, i oni mnie zostawią, tak? No odwróć się, chłopie, bo tu coś było. Co tam mamy? Mam nadzieję, że nikt mnie tu nie zaatakuje. Zabieramy, co zabieramy? Amunicję do strzelby, przyda się. Podnieś? Tabulator. O! Dubeltówka! Nice! Wzięłaś? O, to z dubeltuby to będzie szatkowanie. A masz amunicję dużo do niej? 12? Czemu się nie mogę ruszyć? A masz jak w ręku, czy musisz przełączyć? Użyj, aby wyczyścić dubeltówkę. No dobra. Dobra, wyczyść R. No, średni jest lepszy, bo myśmy na początku grali na łatwym, na tym najniższym. I nuda jest, bo generalnie nie ma tubylców, miejsc zwierzyny, jest łatwiej po prostu, nie? Co tam węże, są jakieś te kapibary i inne pierdoły, ale na średnim dopiero zaczyna się jazda, nie? W szczególności tam jak masz ten pierwszy obóz, nie? Jak przechodzisz od jeziorka, idziesz, przechodzisz przez ten wąwóz i dochodzisz do pierwszego obozu, gdzie robisz ajahuaskę. Ajahuaskę. No, bo mi przytkało. Ajahuaskę. I tam właśnie na łatwym jest cisza, a na średnim już nie jest tak łatwo, bo są tubylcy, nie? Więc sobie trzeba odbić tubylców elegancko, a poza tym oni nas napadają, więc no, jest ciekawiej. Misja wykonana. Zgarnęliśmy 600 dolców. 600 dolców mamy? Mm-hmm. Co ty gadasz? No. O, to na browara można iść. Ale nie całe 600 jest dla nas, to jest do podziału. To nawet żeby, no to coś, to dobre i to. Wiecie co, ja już zacząłem kumać tutaj mechanikę tej gry. Tutaj trzeba za przeproszeniem większy rozpierdol robić w tej grze. Bo się fajnie dzieje. Dobra, chyba nic więcej. Wiesz, nawet taka akcja. Ukradłem, wziąłem, dałem w ryj temu taksówkarzowi, nie? Ukradłem dyliżans i pojechałem i generalnie nic się nie stało, no. ale akcja była, nie? I mogłem go w sumie okraść i generalnie, wiesz. Nie wiem właśnie, to znaczy, inaczej. Czy opłaca się tutaj okradać? O, Marek, może ty powiesz, czy opłaca się tutaj okradać ludzi? Wchodzić w zamieszki, żeby okradać ludzi i tak dalej, nie? Poszukiwany jesteś, Linka? No właśnie nie wiem dlaczego, zostawili mnie, spierdzielamy. O, wiecie w jaką grę bym pograł? W jakiś wrestling.
Pamiętam kiedyś było WWA Meijin chyba, tak się gra nazywa na konsole, na ringu, co się można było tymi krzesłami napierdzielać i tak dalej. To było dobre, coś takiego bym pograł. Ojejku, ile ja emocji na tym zrzuciłem, to głowa mała. Ale tam to był hardcore, bo jak nie dawało się rady na ringu, to się wychodziło poza ring, brało się krzesło z widowni i wchodziło się na ring i jazda na krzesło, nie? Bo wrestlingi są zajebiste. Marega do peceta generalnie jakiego pada byś polecił? Taki, żeby był precyzyjny i dobry. Bo my to z padów to mamy tylko takiego Mediatecha jakiegoś z gałami i on jest taki już wysłużony. No, z tymi, nie? Za tę cenę... Dobra, to jeszcze doradka. Można te wszystkie, jak możesz, pod oknem. List, wskaźnik i to wszystko. To co? To później ci powiem. No później ci powiem, ja teraz nie będę na transmisji gadał. I co teraz? Wracam do obozu, misja wykonana. No i super. Godzina? O. Mam filmik z Native Instruments do obejrzenia. Tak? Mhm. Kiedy chcesz obejrzeć? Nie wiem, może jutro albo co. Może jutro sobie obejrzę, bo niedługi, no 20 minut jest. Na temat budowania właśnie tego. Słuchajcie, czy jest ktoś tutaj na czacie, kto jest zainteresowany serwerem muzycznym na Discordzie? Bo pochwalę się generalnie we współpracy ze znajomym zrobiliśmy serwer, który no powoli będzie sobie szedł w górę i z czasem na pewno to będzie mocny serwer. Do tego, że on ten serwer generalnie zrzesza praktycznie wszystko wokół muzyki, nie? Począwszy od grafików, którzy tworzą tam na przykład okładki na płyty, takie o ten, poprzez filmowców, którzy kręcą klipy, i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście przez kompozytorów, tekściarzy, wokalistów, ogólnie po prostu, jak to się mówi, cały temat muzyczny. No jestem współautorem tego serwera, są ostatnie szlify, jutro będziemy kończyć kanały. No i generalnie już content wjeżdża. No wczoraj wleciało parę kawałków w temacie reggae, w temacie hip-hopu. Oczywiście są kanały tematyczne z utworami polskimi, zagranicznymi. Kanały głosowe, na przykład na bitwy freestyle'owe i tak dalej, także będzie ciekawie, no. Okej. Dlatego między innymi jestem jako Chris na czacie, na Discordzie, także tutaj właśnie, jeżeli macie coś do mnie, to walcie śmiało na priv. Między oczy. Walcie na priv, dlatego że na razie będę chciał w przyszłości zrobić sobie Nitro, bo Nitro da mi możliwość bycia Christinem na drugim serwerze jako kto inny i jednocześnie będę miał cały czas skrzynkę odbiorczą. Na chwilę obecną, no trochę drogi ten Nitro, bo 5 dych miesięcznie kosztuje, także na razie, no tak, na razie o nim marzę, nie? No, ale tak będę chciał zrobić, na razie jestem na Chrisie, więc nie mam dojścia do skrzynki odbiorczej Christinki, nie? Na Christinkę ma tylko Tinka. Więc musimy sobie przekazywać jakby wiadomości. Dobra, mówisz Marek, że do Xboxa pada.
To jest ten Xbox 360, czy jak on się tam nazywa, tak? I jego można normalnie pod PC-tem używać. Dziewczynką wiersz Molly? Co to jest? Jak coś, to tam zaproszenie dałem na plik. A że do znajomych, spoko. You find a buyer for them bonds we stole? Not yet, but Jose is working on it. When we heading west? Soon? I don't know. Feels like things have changed. The whole world's changed. But they don't want folk like us no more. We're being hunted. We are smarter than them. Only the feeblest of men take jobs in the government. I hope so. Trust Dutch, Mr. Morgan. You have to. They got Micah! Dutch! Arthur! What's going on? They got Micah. He's been arrested for murder. He was in Strawberry. It's okay, and... son. Breathe. They nearly lynched me. They got Micah and the sheriffs in Strawberry. And there's talk of hanging him. Marek podesłał nam priv na Discordzie. What? Fool brought this on himself. No to Tinka później zerknie, bo nie mam dostępu. Chyba że mi na Chrisa wyśli. He is a fine man. No, I ain't saving that fool. I can't go. My face will be all over West Elizabeth. I am asking. He would do it for you. I don't think he would, but fine, all right. Arthur. You okay, Lenny? Czy Radek, bo ja cię nie widzę, wiesz? I'm okay. You don't seem okay. You take that kid że zaproszenie wysłałeś, ale coś o tym nie widzę. Get him drunk. And Arthur? No crazy business. I'm giving that up. And you get Micah out of that jail. O, teraz będzie misja z więzieniem, ale to już chyba zostawimy na następny raz. Tak. A mam dobre oczekujące jest. Dobry wieczór, Marcin. Browarek dla ciebie. Ty, gdzie ty wsiadasz? Spoko, Radek, przyjęte. Chopie! Ja cię poklepię zaraz, ty cycu jeden. Udaj się do salonu w Valentine. Powiedzcie, że mogę teraz zapisać grę. Nie mogę. Dobra, to wezmę, zesiądę. Zaraz powiedziałam. Siku zrobię. No nie mogę patrzeć. Może jeszcze dalej pójdę. Nie wiem, czy się będzie teraz dało. Kurde, widzicie, nie da się zapisać gry. Każe mi jechać do Valentine. A Chris wyłączył autozapis. No i lipa. Wyłączyłem? No. To może warto go włączyć. Tak. Ale jak? Ja to bardzo dawno używam. Pada boksu do grania. No to spoko, Marek. To dobrze wiedzieć. Dzięki za tipa. Radek, a takie pytanie, czemu ty na priv wysyłasz propozycje gier, skoro mamy od tego kanał? Twoje zadanie bojowe, Radek. Wygospodaruj sobie trochę czasu i przeleć sobie dokładnie nasz kanał Discorda. Pozaglądaj we wszystkie kanały, a w szczególności poczytaj opisy kanałów, żebyś wiedział, który kanał jest do czego, bo widzę, że bardzo często błądzisz na tych kanałach. Tak jak tutaj przykład, wysyłasz nam przykład gry, która ewentualnie może być. Mamy od tego kanały, propozycje gier, o którym żeśmy trąbili już do nie powiem czego. You worry too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes. No słuchajcie, ale bardziej łopatologicznie się nie da tego serwera zrobić. Nie bójcie się, ale są osoby, które po prostu tego nie ogarniają i my po prostu nie będziemy uczulać na to.
Zresztą nie będziemy, może inaczej, nie będziemy brali pod uwagę osób, które tego nie ogarniają, bo uważamy, że to jest na tyle proste, że jeżeli ktoś ogarnia Facebooka, to takiego Discorda na pewno ogarnia. To jest zaledwie parę kanałów do poczytania. Teraz właśnie, jak żeśmy tworzyli kanał muzyczny, to też mieliśmy dylematy, ale stwierdziliśmy, nawet Tinka tutaj rzuciła pomysł, że skoro ma być coś prestiżowego, to trzeba podejść do tego jak do ludzi z prestiżem, a nie do ludzi, jak to ktoś powiedział, z małym poziomem IQ, tak? No bo serio, no jeżeli ktoś podstaw nie ogarnia, no to... Trzymajmy jakiś poziom, bo świat wtórnego analfabetyzmu rośnie po prostu w siłę i to przeraża. No też nie jest w naszej kwestii, żeby każdego z osobna edukować, nie? Od tego są Google, jeżeli ktoś chce u nas być na serwerze, czegoś nie rozumie, owszem, może zapytać. Jest od tego kanał oczywiście pytania, znaczy pomoc. Można tam zadać pytanie i tak dalej. Ktoś tam zawsze pomoże. Także widzisz, Radek, mam nadzieję, że się nie gniewasz, ale nasze czynności ostatnie, jakie się podziały, to są uzasadnione po prostu. Osoby, które pełnią jakąś rolę na naszym serwerze, powinny mieć w jednym palcu tę rolę. Zabili cię? Dobra, nie, ja dzisiaj... kogoś zabiłam. Tak? Porażka. Dobra, to dzisiaj sobie już podarujemy, bo dzisiaj trochę też jestem niedospany, kurde, już tak zamulam. Także przypominam, jeżeli ktoś ma jakiekolwiek pytania u nas na serwerze, to zapraszam na kanał Pomoc. Tam możecie pisać swoje pytania. Oczywiście karta sugestie, jeżeli czegoś wam brakuje na serwerze. No i oczywiście posprawdzajcie sobie opisy poszczególnych kanałów, który jest do czego, chociaż same nazwy kanałów już mówią same za siebie, do czego jest dany kanał. Także Radek, pamiętaj tego, propozycje gier, masz dwa kanały, masz YouTube i Steam i śmiało możesz rzucać tam linki, jeżeli coś ci wpadnie w oko, uważasz, że jest coś fajnego, co warto by było zobaczyć, ograć, to podsyłaj. Matko Bosko, dlaczego ja jestem tu? Czy Radek, to nie jest nie tyle pierdoła, bo pierdoła uszy to bym nie nazwał, tylko że po prostu musi być tutaj uczciwość względem innych, tak jak powiedziałem. A na to zawsze stawiamy, nie? No ostatnio trochę było zgrzytów na końcówce VIP-a, bardzo nam się to nie podobało, ale mamy z czasem, mamy nadzieję, że z czasem się tutaj to... że tak powiem, ochłonie i że będzie okej, okay, bo cała ta akcja VIP-a u nas miała, że tak powiem, bardzo pozytywny zamysł i bardzo nam się bardzo cieszyliśmy się z tego, że poprzez wsparcie może być też feedback dla was i fajnie to prądziło, no, ale ostatnia, że tak powiem, ostatnia akcja nam też mocno podcięła skrzydła, jeżeli chodzi o chęci w ogóle streamowania. Bo serio, nie lubimy takich akcji, to jest mega nieprzyjemne, przynajmniej dla nas to jest. Bo prawdę mówiąc, inne kanały mają włączone donaty i generalnie nie wszystkie kanały robią feedbacki za jakiekolwiek donaty, z racji tego, że wsparcie jest dobrowolne i nikt nikogo nie zmusza tutaj ani na kwotę, ani na chęci, także... że my robimy, ale też nie musimy robić żadnych akcji typu VIP-a, jednak robimy, a jeszcze z tego zgrzyt wyszedł, nie? No ale mamy nadzieję, że z czasem to się unormuje, gramy oczywiście, kanał organicznie się rozwija, także na pewno przyjdą nowe osoby. Z tym samym wdrożymy też nowe pomysły, konkursy jakieś i tak dalej, powoli się rozkręci. O, teraz mogę zapisać. Dobra. Zapisane.
Dobra, moi drodzy, tyle na dzisiaj, idziemy odpoczywać, bo dzisiaj trochę tak na pół gwizdka żeśmy wskoczyli, nawet wahaliśmy się, czy dzisiaj grać, czy jeszcze nie, ale wskoczyliśmy. Tak jest. Także dobrej nocy dla was, oczywiście wszystko inne na Discordzie. No i widzimy się pewnie jutro, mamy nadzieję, tak, taką. Może z rowerami? Tak. Zobaczymy. Dobra, trzymajcie się, pa, do pa. Zobaczenia, pa, pa.